Jesteśmy na garażach PRL-owskich. Ogólnie bardzo Wam polecam zawsze garaże z PRL, bo tu zawsze coś ciekawego stoi i zawsze coś ciekawego można znaleźć. Na przykład samochód Kia czy też Azja Besta. Ale bym kręcił taką Azję Bestę, ale bym kupił taką Azję Bestę. Piękna rzecz. Jest też bardzo ładna Felicia na czarnych blachach. No i najważniejszy dzisiejszy nasz bohater, czyli Multipla w różowe kwiatki. Oto ona. Dzień dobry, tu Złomnik. Często piszecie mi w komentarzach, ale masz brzydki ryj. Możliwe, ale co w takim razie powiecie? Na to! I teraz się pojawia podstawowe pytanie. Czy Fiat Multipla jest brzydki? No więc ja uważam, że nie, ponieważ nie to jest brzydkie, co jest brzydkie, ale to, co się komu nie podoba. Ja znam osoby, którym Fiat Multipla się podoba, a więc ergo nie może być obiektywnie brzydki. Natomiast jest bardzo oryginalny i bardzo nietypowy i wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Jest samochodem memem, samochodem memicznym, więc w sumie projektanci osiągnęli to, co chcieli. Jest to samochód, o którym się mówi. Najdziwniejszą rzeczą w Multipli są jej proporcje. Multipla ma 399 cm długości, to znaczy, że jest krótsza na przykład niż Fiat Grande Punto, jest krótsza niż Kia Rio, ta aktualna, co teraz jest produkowana, jest krótsza niż Golf Trójka, a mimo to mieści 6 osób. Ma 399 cm długości, ale ma 189 cm szerokości, więc jest samochodem bardzo szerokim, ale bardzo krótkim. Jest samochodem wymarzonym do parkowania w miejscach równoległych, ale bardzo słabym do parkowania w miejscach prostopadłych, których w Polsce jest większość, więc w polskich warunkach Multipla jakoś szczególnie dużego sensu nie ma. Druga absurdalna cecha Multipli to jest linia szyb. Nie znam innego samochodu, w którym szyby schodziłyby tak nisko i byłyby zarazem tak wysokie. To znaczy znam i nazywa się Range Rover, ale jednak mimo wszystko troszkę jest różnica między Range Rover a Fiat Multipla, bo Range Rover sam z siebie jest wysoki i ma nisko schodzące szyby, a Fiat Multipla jest dosyć niski i ma również nisko schodzące szyby, więc jest to szyba, która się zaczyna poniżej mojego pasa. To jest dosyć nietypowe, nie znam innego auta osobowego, niesportowego z takim rozwiązaniem, ale tutaj dziwność Multipli to w ogóle jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje z przodu. Zapraszam do przodu, będzie jeszcze gorzej. Niektórzy twierdzą, że to wygląda jak jakaś podwinięta taka warga po operacji plastycznej, że wygląda jakby Fiat Multipla miał nieudaną operację plastyczną, strzyknęli mu tutaj botoks i mu tak tutaj to się wybrzuszyło. Potem po liftingu nastąpiła zdrada ideałów Fiata Multipli i to wszystko zostało zlikwidowane, spłaszczone i wyzwyklone, czy uzwyklone, czy jak tam się mówi, w każdym razie było zwyczajne. Ale to jest wersja przedliftowa, czyli ta właściwa, ta prawdziwa, ta Multipla, którą wszyscy kochają. No i ma ona tutaj bardzo malutkie lampki, mniejsze lampki, jakie widziałem w samochodzie typu minivan. Tu jest kolejna lampka, tu jest jeszcze jedna kolejna lampka i tu jest jeszcze taki wystający bulwiasty kierunkowskaz. To wygląda tak, jakby stylista miał jakąś bryłę, którą sobie wymyślił i potem tę bryłę starał się na wszelkie sposoby udziwniać kolejnymi ozdobnikami, żeby ten samochód wyglądał jak najbardziej nietypowo. No i chyba mu się udało, myślę, że unieśmiertelnił Multiplę tym sposobem. Tu jeszcze jest tuning od poprzedniego właściciela Multipli. Polega on na tym, że spryskiwacze zostały zastąpione rurkami i te rurki poprowadzono do wycieraczek, a sama dysza spryskiwacza znajduje się na wycieraczce, jak w jakimś nowoczesnym samochodzie. Dzięki temu oczywiście szyba się lepiej wyciera. Podobno te małe lampki tak mocno się grzeją podczas jazdy, że kiedy chlapnie na nie woda z kałuży, to potrafią pęknąć. Nie wiem, jeszcze nie widziałem takiej rzeczy, ale tak piszą o Multipli. Ciekawe, czy to prawda. Na tym jest oczywiście nie koniec głupich rzeczy w Multipli. Ogólnie jakby zrobić listę głupich rzeczy w Multipli, to ona by miała grubość takiej książki. Jak ten samochód został zaprezentowany, to ludzie nie mogli uwierzyć, że takie coś w ogóle może być. Jakby to by jeszcze nie były czasy internetu, to było drukowane w czasopismach i ludzie patrzyli w tych czasopismach na te zdjęcia i sobie myśleli, w ogóle to chyba jakiś błąd, to jakiś koncept, o co w ogóle w tym chodzi. A teraz Multipla jest obiektem dowcipów, śmiechów, memów i tak dalej, ale ja uważam, że najlepszym dowcipem będzie to, jak te Multiple z czasem podrożeją i będą chodziły po 20 parę tysięcy w ładnym stanie, oczywiście nie taka, tylko taka naprawdę ładna i to będzie największy dowcip historii. A teraz już dziwactwa Multipli z zewnątrz. To okienko tutaj, to okienko jest zrobione z plastiku, takiej plexi i problem polega na tym, że po latach to plexi przestaje być w ogóle przezroczyste, więc to okienko nie służy kompletnie niczemu, bo właściwie nie da się przez nie patrzeć. Myślałem, że ono jest szklane, ono jest po prostu kawałkiem plastiku.
lusterko. Lusterko jest praktycznie jak takiego dostawczaka, jak Fiata Ducato. Mimo, że to jest zwykły, krótki minivan, to ze szybami schodzącymi jeszcze do tego bardzo nisko, to postanowiono zrobić takie dwukomorowe lusterko, dwusferyczne, czy tam dwuelementowe, czy coś. W każdym razie, jak w dostawczaku, nie wiem właściwie po co. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem Wam tutaj pokazać. To są tylne światła multipli. One mają takie bąbelki. To jest, jak tu powiedział kolega, uśmiech bąbelka zatopiony w lampę od multipli. No i to okienko tutaj jest też niesamowite, bo normalnie to trzecie okienko to się kończy słupkiem i po prostu mamy potem dopiero klawę bagażnika. A tutaj tak naprawdę tego słupka to jest bardzo mało i ten słupek jest z tyłu, a całe okienko jest tak bardzo mocno wywinięte, czego właściwie się nie spotyka w samochodach tego typu, w minivanach, żeby trzecie okienko zachodziło nam właściwie na tył. A do tego jeszcze mamy klapę bagażnika schodzącą rekordowo nisko. No nie rekordowo, bo jeszcze jest samochód, który miał jeszcze niżej schodzącą klapę, to było Innocenti Elba, czyli Uno w kombi, gdzie klapa właściwie schodziła nam poniżej zderzaka, aż nawet do samej ziemi. Ale ta tutaj też ma bardzo niski próg załadunku. No i najważniejsze, że jest wielki napis Multipla, który się z dumą wozi na tym samochodzie, żeby było widać, że to jest duma właściciela, jego własny Fiat Multipla. Ja bym w sumie był dumny, jakbym jeździł taką Multiplą i miałbym na wszystko wylane. I jeszcze klapka wlewu paliwa. I teraz powstaje pytanie, dlaczego klapka wlewu paliwa w Multipli jest taka ogromna? No więc jest taka ogromna dlatego, że tu jest jeszcze miejsce pod wlew CNG, ponieważ Multiple były dostępne z silnikiem benzynowym 1.6 i zasilanym również gazem ziemnym. I wtedy był tutaj kurek do benzyny i był tutaj wlew do gazu ziemnego. I dlatego ta klapka jest taka gigantyczna. A jeszcze jeden ciekawy detal to jest listwa, odbojnik drzwi, który ma postać takiego wystającego listka, wystającego poza krawędź drzwi i to jest gumowane, to znaczy było, bo tu akurat odpadło. Jak otwieramy drzwi, to tym teoretycznie powinniśmy obijać się o inne rzeczy i tych innych rzeczy nie uszkadzać, ale gdybyśmy tym twardym kawałem plastiku w coś walnęli, to pewnie i tak byśmy coś tam uszkodzili. No bagażnik to jak bagażnik, zawieszenie z tyłu jest strasznie miękkie. Natomiast chciałem Wam pokazać jedną bardzo fajną rzecz, bo Multipla ma 6 miejsc w układzie, 3 z przodu, 3 z tyłu, ale jeżeli ktoś tego środkowego miejsca z przodu nie potrzebuje, to mógł sobie nabyć taki oto wspaniały kufer, który to miejsce zastępował. I ten kufer służy nam jako schowek, ma cup holdery oraz ma miejsce do grania w szachy. To jest to idealne, bo ta szachownica nie jest w ogóle magnetyczna, więc jak ruszam, gram w szachy podczas jazdy z pasażerem i ruszam ze świateł, to wszystkie te pionki lecą nam do tyłu i się wywalają. Bez sensu, powinno być na magnes albo na jakieś takie dziurki porobione w tym miejscu. No ale nie jest, ale pokażę Wam, kufer jest naprawdę strasznie wielki, wręcz gigantyczny w środku i jeszcze ma w środku podwójną podłogę. O, kufer, to jest pokrywa tego kufra plastikowa. W środku ma jeszcze taką wkładkę, gdzie można sobie włożyć butelki i jeszcze jakieś drobiazgi. No i jeszcze więcej, w środku jest miejsca, żeby nawkładać jeszcze więcej rzeczy. Wspaniała rzecz, czyli może być Multipla 5-osobowa z dodatkowym kufrem. Ależ wtedy myśleli o praktyczności w tamtych latach. Teraz to nikt by takich rzeczy nie wymyślił. Dobra, zaraz będzie wnętrze, a tymczasem siadanie samemu za sobą. Ostatnio mnie ktoś poprawił. Ktoś mnie ostatnio poprawił w komentarzu, że nie jest samemu za sobą, tylko za samym sobą, tak jakby taka różnica była. Wszystko jedno i tak wiecie przecież o co chodzi. Czepianie się. Zawracanie trąby. O, proszę bardzo. Bardzo dobrze, ale źle. Bo z jednej strony na kolana mam masę miejsca i jest fajnie. Nad głową też mam mnóstwo miejsca. Jest tylko jeden problem. Odległość od podłogi do siedziska fotela jest za mała. I zobaczcie, jak mam strasznie wysoko kolana. I jechać, nie wiem, na przykład 1000 km w takiej pozycji nie będzie wcale wygodnie. Gdyby ta podłoga była troszkę niżej, albo gdyby ten fotel dawało się chociaż troszkę podnieść, byłoby o wiele lepiej. No ale mimo wszystko tam jakoś jest ok. Pierwsza generacja Multipli z 56 roku, czyli Fiat 600 Multipla, to był taki minivanik zrobiony z Fiata 600. I on miał układ foteli 2-2-2 i potem miał silnik, ale nie miał żadnego bagażnika. Bardzo sympatyczny samochodzik, kiedyś nim jechałem przez 200 metrów, a potem się zepsuł. Natomiast Fiat Multipla model roku 98 miał zupełnie inny układ foteli, bo miał 3 z przodu i 3 z tyłu. I teraz tak, wydawało się, że to jest genialne rozwiązanie, wspaniałe, świetne i w ogóle najlepsze na świecie.
Do tego stopnia, że nawet jeden z producentów skopiował to rozwiązanie w postaci Hondy FRV, która też miała trzy fotele z przodu i trzy z tyłu. No rzeczywiście z przodu w Fiacie Multipla można bez problemu siedzieć w trzy osoby obok siebie i się właściwie łokciami nie trącać. Natomiast czy to rozwiązanie jest genialne, to ja bym dyskutował. Bo o ile na szerokość tutaj naprawdę nie brakuje miejsca, o tyle jednak pasażer po środku, ten taki centralny można powiedzieć, ma jednak tutaj taką wielką obudowę plastikową pod nogami, która troszeczkę zabiera mu miejsce. Jak ktoś jest trochę większy, to już z tymi nogami za bardzo nie ma co zrobić, ale dać się da. Natomiast ten fotel ma to do siebie, że można go jeszcze mocno dosyć cofnąć i wtedy już naprawdę jest nieźle, wtedy z tyłu jest trochę gorzej, ale z przodu jest naprawdę ok. I powiem tak, wolałbym jechać na tym fotelu w długą podróż niż na tym z tyłu. Mnie nigdy strona wizualna Multipli z zewnątrz nie przeszkadzała. Zawsze sobie mówiłem, no minivan musi wyglądać jak minivan, musi mieć duże szyby, dużo miejsca i tak dalej. Natomiast deska rozdzielcza Multipli uważam, że jest naprawdę jedną z najbrzydszych desek rozdzielczych, jakie kiedykolwiek wymyślono. I nie wiem, jak to jest możliwe, że Włosi potrafią zrobić albo coś pięknego, albo coś ohydnego, a zrobić coś przeciętnego nie bardzo im wychodzi. A z jedzeniem zresztą też tak mają, bo albo jest coś pysznego, albo jest pizza hawajska. Tutaj mamy po prostu wszystko, przepraszam za wyrażenie, ale pieprznięte na jedną kupę. Mamy ogromny ten prędkościomierz i mimo tego, że jest ogromny prędkościomierz, to już się nie zmieścił nam obrotomierz ani wskaźnik temperatury cieczy. Po prostu ich nie ma i koniec. Mamy pokrętła do regulacji nawiewów, do których się jest dosyć trudno dostać z miejsca kierowcy, bo zasłania je dosyć mocno dźwignia zmiany biegów. Mamy radio, które jest od kierowcy odwrócone w sumie w bok, nie wiadomo dlaczego, bzdurny pomysł. I mamy nawiewy, które dmuchają nam tak w 2/3 samochodu na pasażera środkowego i prawego, a nie na kierowcę. Jakby koncepcja cała zrobienia takiego wielkiego klastra pełnego syfu, śmieci i nie wiadomo czego jest naprawdę chora i za tę rzecz po prostu Fiat Multipla u mnie ląduje na liście samochodów, których sobie nie kupię. Nie zmienia to jednak faktu, że pomyślano o mnóstwie zamykanych schowków. No i tu mamy sobie jeden schoweczek, prawda? Przed kierowcą, tu otwieramy, co tu jest, tutaj nic takiego nie było. I w tym schowku sobie możemy chować różne ważne rzeczy, no całkiem jest on głęboki. Po drugiej stronie się znajduje praktycznie taki sam schowek, tylko że w lustrzanym odbiciu. O, taki sam schoweczek. I tutaj jeszcze pod deską rozdzielczą jest elegancka półeczka na różne rzeczy, na przykład na narzędzia, jak się Multipla psuje. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest niesamowita. Jest to blenda przeciwsłoneczna w Multipli. Bardzo zawsze trudno nakręcić blendę przeciwsłoneczną, bo przeszkadza światło i szyba i w ogóle. Ale zobaczcie. Jest to prawdopodobnie największa blenda przeciwsłoneczna zastosowana w samochodzie osobowym. Ma ona służyć pasażerowi środkowemu i prawemu razem, więc zrobili taką wielką. No brawo, brawo, brawo. A nad blendą jest jeszcze ogromny schowek na mnóstwo par okularów. Można tam napchać z 15 par okularów i codziennie na wakacjach ganiać w innych okularach. A hamulec ręczny jest umieszczony jak w samochodzie FSO Syrena, także wszyscy syreniarze się powinni cieszyć, jak wsiądą do Multipli, że ręczny jest z lewej. I teraz kolejne dziwactwa Fiata Multipli. Z miejsca kierowcy nie otworzysz tylnej szyby, otworzysz tylko szybę przednią lewą albo przednią prawą, bo boczek jest tak strasznie wąski. A skoro boczek jest tak wąski, to już się na nim nie zmieścił przycisk i joystick do regulacji lusterek, więc gdzie go umieszczono? No tutaj go nie ma, no tutaj za kierownicą też go nie ma, tutaj też nie widzę tej rzeczy, tutaj też nie ma tego joysticka. Gdzie on może być? Nie wiem, chyba zadzwonię do kolegi zaraz, moment. No halo? No, kręcę Multiple, słuchaj, powiedz mi, gdzie jest ten od regulacji lusterek joystick? A, dobra, w życiu bym na to nie wpadł. No to dobra, dobra, cześć. Zobaczcie, nie uwierzycie. Do regulacji lusterek joystick znajduje się w dachu. Świetne miejsce, bardzo wygodne, intuicyjne. No i moja ulubiona część, czyli oświetlenie wewnętrzne. Z tyłu są dwie lampki, tu jest jedna, tu jest druga nad fotelami. No i kolejne oświetlenie znajduje się normalnie tutaj już tam, gdzie powinno być, czyli koło lusterka. Zaczęło strasznie lać, więc się schowałem do wnętrza, ale chciałem wam jeszcze coś powiedzieć.
Ja bym sobie nie kupił Multipli z jednej przyczyny. Nie dlatego wcale, że jest brzydka. Nie dlatego wcale, że jest nieproporcjonalna. Żadna z tych rzeczy w ogóle mi nie przeszkadza. Ja uwielbiam brzydkie samochody, bo one są, jak to się po angielsku mówi, conversation starter, czyli ktoś się zagada, po co ci taki samochód, dlaczego taki kupiłeś, poznajesz jakichś ludzi, jest fajnie ogólnie. W sumie motoryzacja ma też funkcję społeczną, więc bardzo dobrze. Natomiast nie kupiłbym Fiata Multipli, ponieważ ten samochód jest w jednej rzeczy najlepszy. Jest on najlepszy w szybkim zużyciu wnętrza. Wszystkie Multiple, jakie widziałem, miały wnętrze tak potwornie zużyte, zjechane, złachane, schetane, podrapane, wytarte, zmasakrowane, popękane. Wszystko, co złe, zdarzyło się we wnętrzu Multipli. I teraz spójrzcie, ten samochód ma tam 100 kilkadziesiąt tysięcy przebiegu, może 200 kilkadziesiąt tysięcy, nie ma to żadnego znaczenia. Spójrzcie, jak wygląda jego wnętrze. Widać, że użyto specjalnego materiału o nazwie Merdatex. Po włosku Merdatex, po polsku nazwalibyśmy go gównolitem. Na przykład w jaki sposób powstały uszkodzenia w tym miejscu? To jest aż niewiarygodne. W jaki sposób doszło do takiej erozji tej obudowy z tyłu klapy bagażnika? No przecież to nie jest jakiś element, który jest narażony na szczególnie duże uszkodzenia, a tymczasem on wygląda tak, jakby ktoś go zdjął i go dźgał widelcem przez pół dnia. Tutaj pod maską jest 1.9JTD. Diesel z wtryskiem Common Rail, bardzo dobry, bardzo mocny, 105 koni mechanicznych, znany z wysokiej trwałości. Przepraszam, muszę wyłączyć radio, żeby mi to nie przeszkadzało. No i z tym dieslem Multipla naprawdę fajnie jeździ. O ile w ogóle Multipla może fajnie jeździć, ponieważ siedzi się w niej niezwykle dziwnie. To, że jest wysoko podłoga i bardzo nisko szyba, sprawia naprawdę wrażenie wyjątkowe. Jakbym siedział w jakimś, nie wiem, takim, co są w bombowcach z II wojny światowej, takie z tyłu wieżyczki, że były całe oszklone i tylko karabin. Tu jest całe oszklone, mam tylko kierownicę. Jedziemy. Na szczęście wycieraczki są włączane całkiem normalnie. Natomiast jedno jest ciekawe. W tym samochodzie siedzi się tak wysoko, że kiedy stoję na światłach obok właścicieli jakichś SUV-ów, to patrzę na nich z góry. Więc mimo, że jeżdżę minivanem, wartym może 2000 zł w dobry dzień, to mogę popatrzeć z góry na ociekających prestiżem miłośników i właścicieli samochodów typu SUV. Nabijałem się z tych lusterek, a one się rzeczywiście przydają. Faktycznie ta dolna część, bardziej wygięta, pozwala zobaczyć, co się dzieje tam na samym dole przy ziemi. Dzięki temu się łatwiej parkuje tym samochodem, a skubany jest naprawdę szeroki. Te 189 cm to jest praktycznie szerokość klasy S w Mercedesie. Tak w ogóle, no to taka jazda Multiplą jest bardzo przyjemna, tylko że taka trochę taksówkowa. No, jeżeli ktoś liczy na jakieś wrażenia sportowe z jazdy, to zdecydowanie nie jest to ten adres. Natomiast jest to bardzo fajne, bo ludzie się oglądają za tym samochodem. Ten jeszcze ma te kwiatki różowe na karoserii, to już w ogóle super. Mijałem przed chwilą inną Multiplę poliftową, to oczywiście kierowca mi zamachał. Wiadomo, że wszyscy się w takich samochodach pozdrawiają, znają się i w ogóle to jest takie super przyjemne, że jeździ się takim samochodem, który wzbudza jakieś pozytywne społeczne nastawienie. I nawet te wszystkie dowcipy o Multipli, że tam tato, chciałeś kupić Multiple, to teraz sam się martwa, ja wracam piechotą ze szkoły, czy jak to tam szło. Nawet to wszystko, to jest moim zdaniem wypowiadane dobrotliwie. Ludzie w sumie lubią Multiple i tak naprawdę podchodzą do niej pozytywnie, a nie tak jak na przykład podchodzą, nie wiem, do BMW X6 czy X4, których po prostu nie cierpią i mówią, to auto jest ohydne, obrzydliwe, koszmarne. A Multiple jest może i brzydka, ale przynajmniej sympatyczna. Ten diesel jest tutaj bardzo cichy. Moim zdaniem nie warto kupować wersji benzynowej, bo jedna i druga jest fajnie wyciszona i tak naprawdę w środku jest zupełnie cicho. Jadę teraz jakieś 60 km na godzinę na czwórce i w aucie jest cichutko. A diesel ma po prostu więcej momentu z dołu i przyjemniej się nim jeździ. Także jak już kupujecie sobie Multiple, to kupcie sobie z 1.9JTD uczciwie jak normalni ludzie, a nie jakieś tam benzyna, gaz i tak dalej, to za bzdura. No akurat w tym przypadku, w tym samochodzie, no bo tak to różnie bywa, ale akurat w Multipli diesel pasuje bardzo fajnie.
dobra, jadę multiplą, licznikową stówę, nawet odrobinę więcej. Tutaj już jest droga ekspresowa, można nagniatać nawet pakę 20 w tym miejscu, ale aż tak szybko nie chcę jechać. No i powiem Wam tak, jest cicho, jest przyjemnie, jest stabilnie, nie ma szumu powietrza, który byłby jakiś bardzo głośny i powodowałby dyskomfort akustyczny w tym samochodzie. Jest całkiem elegancko, teraz mam 110 prawie. I naprawdę jest fajnie. Jest to samochód, który można byłoby bez problemu pojechać w trasę. Gdyby nie to, że ma się wrażenie, że się siedzi na takim zydelku bardzo wysoko i że cały samochód się wydaje być taką, no nie wiem, tyczką na małych kółkach, która się po prostu kiwa przy zmianie kierunku. Jest to tak naprawdę trochę mylne uczucie, bo auto jest zaskakująco stabilne. Jedynie ta pozycja za kierownicą powoduje, że mamy takie odczucia, a nie jest ono do końca prawdziwe. Na tej ulicy stoi dużo bardzo ładnych Cinquecentów. Tu jest jedno FSM oczywiście, na czarnych blaszkach, 700, ale niedługo dalej też powinniśmy spotkać jeszcze jedno piękne Cinquecento, też na czarnych. Nie wiem, czy będzie dzisiaj, bo właściciel czasem nim w weekendy wyjeżdża. Mamy dzisiaj sobotę, ale nic, jedźmy dalej i zobaczmy. To jest 900 FSM na czarnych blaszkach WUP. Kiedyś rozmawiałem z właścicielem, nawet przez jakiś czas wykazał chęć sprzedaży, ale potem mu przeszło. No i to już w sumie wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o Multipli dzisiaj. Uważam, że jest to samochód, który z czasem zyska sobie status kultowego klasyka, tak jak 600 Multipla oryginalna z 56 roku sobie zyskała ten status. Chociaż też mówili na nią, że jest brzydka. Myślę, że ładne Multiple w ładnym stanie, nie zardzewiałe, bo ten samochód zardzewieje straszliwie, i z niezniszczonym wnętrzem, chociaż nie wiem, czy takie są, będą szły za jakiś czas w cenę i że teraz jest dobry moment, żeby sobie kupić Multiple. Jeżeli ktoś chciał mieć Multiple i do tej pory jeszcze tego nie zrobił, to powiem tak, ostatni dzwonek, żeby sobie Multiple kupić, bo zaraz ich nie będzie, bo już więcej jest ich na złomach niż w ruchu. Także jest to youngtimer pełnym ryjem, więc jeśli chcecie sobie kupcie Multiple, ja sobie nie kupię, bo już mam za dużo samochodów, ale w sumie całkiem fajnie się nią jeździ. No i to już wszystko na dzisiaj. Zawsze gratem sklep.zlomni.pl. Do widzenia. Yo, Multipla. To jest samochód wyciągnięty z kibla. Jest brzydszy nawet niż Opel Calibra. Projektował go chyba jakiś imigrant. Yo, Multipla. Jest brzydsza nawet od New Beetle'a. Jej estetyka jest dla mnie przykra. Ja nią jadę i nagrywam skitwem. Jak z Blogomotiv to zobaczy, to się skitra.